jest bardzo ważna inwestycja. Trzeba powiedzieć, że od kilkunastu lat na pewno z utęsknieniem czekamy na nią, dlatego że dotyczy ona ulicy Narutowicza, która łączy tak naprawdę centrum Sierpca z głównym wjazdem do naszego Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. W tej instytucji samorząd województwa, również przy udziale środków europejskich, zainwestował ostatnio ponad 100 milionów złotych, budując różnego rodzaju obiekty, inwestycje, w tym bardzo nowoczesny obiekt hotelowo-rekreacyjno-wystawienniczy. Inwestycja, której podpisanie dzisiaj się dokona, jest to odcinek dwukilometrowej drogi łączącej miasto Sierpc z Muzeum Wsi Mazowieckiej, które znajduje się pod miastem. Będzie to około 2 kilometrów drogi, która będzie posiadała kanalizację deszczową. Będzie drogą, można powiedzieć, lokalną. Będzie posiadała potrzebne zjazdy do wszystkich działek, które są po drodze, a mieszkańcy te tereny traktują jako atrakcyjne inwestycyjnie. Będzie tam również chodnik i ścieżka rowerowa. A bardzo się cieszę, że w końcu dochodzi do tej realizacji. No, muzeum w tym roku obchodzi 45 lat, czyli aż 45 lat czeka do realizacji tej drogi i teraz sobie powie, że przez tyle lat i pracownicy, i goście odwiedzający muzeum musieli się borykać z tymi warunkami dojazdowymi, a szczególnie w okresie wiosny, jesieni. I mam nadzieję, że przez to się zwiększy i ruch turystyczny, bo w tej chwili mamy około 70 tysięcy zwiedzających w ciągu roku. Już widzimy po oddaniu kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego, że ten ruch turystyczny nam w okresie zimowym już przyrósł i w związku z tym cały czas tych zwiedzających przybywa i moim takim marzeniem jest, żeby jak najszybciej przekroczyć tą cyfrę 100 tysięcy.